chce mi się dzisiaj. Dzisiaj nie nagrywam. Przyszedł ten czas, kiedy po prostu nie chce mi się. Jest niedziela. Słuchajcie, mam długie włosy, a to oznacza jedno, że niedługo do Polski. Nie no, coś tam nagram, dobra. Nie wiem, no i kurczę, że miałem nagrywać. Pani sprawdzała obecność, to tak. Takie dziewczyny, które były same, to zawsze jak pani mówiła, tam powiedzmy Bożenka i Ksińska, ona wstawała, jestem, a ja z tyłu klasy wolna. To było takie dla mnie śmieszne wtedy, no teraz tak nie wiem, chyba to nie jest takie śmieszne. Mnie śmieszy. Dobra. W ogóle tak, zacząłem 50 książek, nie wiem. Znaczek po 30, statyw miałem nagrywać, obiektyw, który miałem nagrywać, scyzory, którym wymieniałem baterię, bo w tym krawatowym mikrofonie okazało się, że wtedy była bateria po prostu wyczerpana i dlatego tak było słabo słychać. Woda, bo piję. Świeczka. Pokażę wam wszystkie książki, które zacząłem czytać. Widać w nich zakładki. I to jest tak, tu jest mój palec. Tu jest jedna zakładka. To jest książka Powrócę jako piorun. Idziemy dalej. Tutaj nic. Tu jest zakładka jedna. To jest Garcia. Życie jest opowieścią. Też jest zakładka nieskończona, zaczęta. Od lewej strony mamy pierwszą książkę. Tutaj też zakładka. Później paragraf 22 też zacząłem. Celine, podróż do kresu nocy, też jest, widzicie, karteczka. Idziemy dalej, to są moje zaskórniaki. To jest zapach, który już trzeba wymienić. Są moje okulary. Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie, też zacząłem. Mistrza i Małgorzaty też zacząłem, nie skończyłem. To są moje kwiatki, dawno nie podlewałem tego kaktusa, muszę podlać, to jest moja świeczka. Tu widzicie, tak. Dostojewski. To jest chyba Zbrodnia i Kara, zacząłem drugi raz czytać, raz przeczytałem, fajne. Maksymilian Kolbe, też zacząłem, tu coś po niemiecku. No, na dole to jest Kamień na kamieniu Myśliwskiego, też końcówka mi została. Tu jeszcze jakaś zakładka, Agaton z fałszywym Ausweisem po prawdziwej Warszawie, też końcówka mi została. To co to jest? To nie deszcz, to ludzie, ale to parę stron tylko zacząłem. Uczeńczyk, też parę, też jest zakładka. Także widzicie, tak to wygląda, jeżeli chodzi o moje lektury. Napiłbym się tej wody, ale nie chcę mi się wstać, trudno. Dobra. Nie włączyliście już ogrzewania? Ja na trójkę dałem, niech się nagrzeje. Dobra, sprawdzę sobie tylko wiadomości. W ogóle wczoraj powiem wam, że chciałem sobie taki napisać scenariusz na odcinek i napisałem coś ala. To nie jest tak, że Polki za granicą uważane są za łatwe. Po prostu Turcy są niezdecydowani. I to były tego typu teksty, ale w sumie przeczytałem to koleżance i ona mówi: ja mieszkam za granicą, jakby rozumiem cię i tutaj twoje podejście, ale no nie każdy może to zrozumieć i ktoś może poczuć się urażony, więc nie nagram tego odcinka, po prostu jeżeli ktoś żyje za granicą, to wie jak tu jest i po co jeszcze mam szerzyć takie negatywne emocje. Także pozdrawiam cię. Dzięki za radę po prostu. To nie jest tak, że chleb tostowy jest tani, ja po prostu go lubię. Kiedyś byłem na randce i dziewczyna się zapytała, czy kiedykolwiek regulowałem sobie brwi. Powiedziałem nie, czemu? No nic. Tak do tej pory nie wiem w sumie, o co jej chodziło. Że powinienem chyba, co?
Mają ludzie problemy, ja pierdolę. Jakby tak człowiek wszystkim się przejmował, co kobieta chce, żebyś zmienił, to stałbyś się modelem, a na końcu by cię zostawiła, bo jednak nie masz tego czegoś, więc... Kasia, czy chcesz coś powiedzieć do ludzi na YouTubie? Powiem wam, dostałem ostatnio kosza od koleżanki z pracy, takiej Niemki, bo mówię, słuchaj, w piątek idziemy na kawę. No tak się zapytałem. I ona mówi, że nie, coś tam, Tomek, coś, jesteśmy kolegami z pracy w sobotę. Znaczy w niedzielę możemy iść. No ja mówię, okej. No i przychodzę do niej pod koniec pracy, no to co, niedziela? Ona mówi, nie, to Tomek, coś tam. Możemy iść, ale jak weźmiesz jeszcze kogoś. Ja mówię, nie, no nie będziemy chodzić tam ze znajomymi. No i tak się temat rozmył i tak, o, taki mój podryw, więc... Stałem kosza, zabolało, ale trzeba żyć dalej i... Bo chciałem po prostu złamać schemat, bym był jednym z niewielu Polaków, który umówił się z Niemką, bo w drugą stronę jest trochę częściej, że Polki z Niemcami, ale nie wiem czemu. No dobra, to było złośliwe. Jakiś chłopak pod filmem Outsider, samotność za granicą, napisał mi komentarz. Słuchajcie tego. Stary, wracaj do Polski, ja jestem w Niemczech dopiero półtora roku. Jak zawsze jestem na urlopie w Polsce, to znajduję jakąś dziewczynę, która później jednak rezygnuje ze znajomości z powodu mojego wyjazdu, chociaż nie mówi bezpośrednio dlaczego. Mam 24 lata i twój kanał otworzył mi oczy, że zagranica nie jest wcale taka zajebista. Jak wyjechałeś sam, bo jednak jesteś tutaj gorszym sortem człowieka. Polki za granicą. To on. Ja tu nie maczałem nic. Polki za granicą częściej wybierają Niemca niż Polaka. Sorry, ale taka prawda, drogie rodaczki. Jesteś brutalny. Chyba, że przyjadą już tutaj z chłopakiem. Masz już 32 lata. To ja. Zanim się obejrzysz, będziesz miał 40 i wtedy to już w ogóle będzie bardzo ciężko. Masz 32 lata, jeszcze nie jest za późno. Chociaż twoja osoba jest przestrogą dla mnie. Widzisz, warto było założyć kanał. Nie piszę tego komentarza jako hejt. Spoko, ja nie odbieram tego jako hejt, tylko merytoryczny komentarz, dlatego go czytam. Nie piszę tego komentarza jako hejt, bo widać, że jesteś mądrym człowiekiem. Ale który znalazł się w państwie, gdzie traktują go gorzej, cię gorzej. Napisał Olaf. Pozdrawiam, Olek. Olek? To jest to samo? Także dzięki, Olek, za ten komentarz. Powiem wam szczerze, że mniej więcej też po to założyłem ten kanał, żeby ktoś z zewnątrz czy z Polski zobaczył, jak tu jest i właśnie być może ktoś się zastanowi, czy warto wyjechać, czy warto wrócić do Polski. I naprawdę fajny komentarz, dzięki ci jeszcze raz. A ja co, ja na razie stary zostaję, no. Cześć Tomku, dzień dobry. Ja jeszcze w proszku, bo wiesz, spontanicznie wczoraj wyszliśmy z dziewczynami i wróciłam, ojej, kurde, o 5 rano po domu. Ale wytańczyłam się, było fajnie. Bezalkoholowa impreza, także jest super, dobrze się czuję. Wiesz co, a jest to potrzebne, żebym coś tam mówiła? O czym w ogóle jest odcinek i co ewentualnie miałabym powiedzieć? Bo wiesz, ja chętnie zawsze tam dodam swoją jakąś wartość. Zależy, jaki jest temat, bo może nie na każdy temat jestem w stanie jakoś tak się wypowiedzieć albo określić. Dasz mi większy wątek może? Słuchaj, temat jest taki, żeby znaleźć temat na odcinek, więc no nie ma tematu. Po prostu może opowiesz o tym, jak wygląda niemiecka impreza. Tak pokrótce, jak podrywają faceci w Niemczech, może tego. No chyba każdy by chciał poznać prawdę, jak podrywają Niemcy na dyskotece. No nie wiem, w Polsce no to wiadomo, bar, parę shotów i dopiero namierzasz ofiarę, a w Niemczech może inaczej, ja nie wiem. O nie, ja nie chcę. Ojej, a nie mam doświadczenia w ogóle, Tomek, to dla mnie temat nie jest dobry chyba. Nie wiem, jak zatytułować tego vloga. Macie jakieś pomysły?
vlog niedzielny. Ja byłem biegać, posprzątałem i zjadłem śniadanie. No i w sumie tyle z mojego obowiązku dzisiaj. Dobra, ja idę składać to. To był kanał po 30, na imię Tomasz. Dziękuję, że oglądacie. Dziękuję wszystkim osobom, które nadal zaglądają na ten kanał. No i co, dziękuję mojej koleżance, która jak zwykle się udziela, jak zwykle ma bardzo ładny głos. Pozdrawiam cię. No i życzę wszystkim miłego dnia.